Stefan Czarniecki z żoną serdecznie witali wszystkich, którzy w piątek 30 marca zdecydowali się wybrać do pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach, aby podczas dnia otwartego zapoznać się z ofertą tej placówki. Wizyta gimnazjalistów w Murach Zielonego rozpoczęła się od krótkiej prezentacji szkoły, którą przedstawiła dyrektor Ewa Malec. Następnie młodzież miała możliwość zapoznania się z bazą dydaktyczną. Odwiedzając poszczególne sale, można było zaobserwować doświadczenia chemiczne i fizyczne, zapoznać się z nowoczesną pracownią językową czy biologiczną oraz dowiedzieć się, jaka jest specyfika poszczególnych profili. Można było też od samych uczniów Zielonego uzyskać informacje, jak tu jest naprawdę. Jest fajnie, organizowane są liczne wycieczki zagraniczne. W tym roku szkolnym nasi uczniowie byli we Włoszech, w następnym jest organizowana do Francji. Można ponadto rozwijać swoje zainteresowania w licznych kołach matematycznym, geograficznym, informatycznym. No i także jest wiele konkursów, w których można brać udział. I mamy bardzo w porządku nauczycieli. Na razie jest bardzo dobrze, jestem zadowolona. Nie żałuję w ogóle, że wybrałam tą szkołę. Same plusy, naprawdę. A jak z nauką? Dobrze, dobrze. Wyniki są dobre, zadowolona jestem. Jedną z atrakcji był także specjalny pokaz lekcji WF-u z oprawą muzyczną, jak również możliwość zapoznania się ze sprzętem na siłowni. Gimnazjaliści mogli liczyć także na małe co nieco dla ciała. Podczas dnia otwartego równolegle w szkole odbywał się Dzień Europejski. Podczas niego uczniowie prezentowali charakterystyczne cechy różnych narodów. My podglądaliśmy Francję oraz Hiszpanię. Wiele osób od nas w klasie było w Hiszpanii i łatwiej jest nam opowiedzieć o niej. Mamy różne pamiątki, zdjęcia i pasował nam ten kraj bardzo. Posłuchajmy teraz, jak ofertę Kozienickiego Liceum oceniają sami gimnazjaliści. Podoba mi się bardzo i mam nadzieję, że dostanę się tutaj w czerwcu do szkoły. Czyli chciałabyś się wybrać tutaj do szkoły? Tak. Na jaki profil? Językowo-medialny. Warto tu podkreślić, że od nowego roku szkolnego uczniów zaczynających swą przygodę ze szkołą średnią czeka wiele zmian. Od 1 września wszyscy uczniowie w klasach pierwszych będą realizować nauczanie ogólne w zakresie podstawowym, natomiast od klasy drugiej będą mogli wybrać od 2 do 4 rozszerzeń poszczególnych przedmiotów. Na jakie profile mogą zatem liczyć uczniowie Zielonego? Zaproponowaliśmy 5 grup. Nazwaliśmy to grupy, ponieważ będą uczniowie tworzyć grupy w zależności od wybranych rozszerzeń. Na przykład grupa politechniczna, tam proponujemy rozszerzoną matematykę i fizykę. W grupie ekonomicznej matematykę i geografię, w grupie medycznej proponujemy rozszerzoną biologię i chemię, w klasie humanistycznej, nazwaliśmy ją językowo-medialna, będą rozszerzenia języka polskiego i języka angielskiego oraz w klasie społeczno-prawnej rozszerzenie język polski i historia. Oprócz tego młodzież będzie mogła dobrać sobie przedmioty tak zwane uzupełniające. Dla grup, które będą w rozszerzonym zakresie uczyć się przedmiotów ścisłych, będzie to historia i społeczeństwo. Tutaj będzie niewielka liczba godzin na ten przedmiot uzupełniający poświęcona. W klasach natomiast humanistycznych przedmiotem uzupełniającym będzie przyroda. My dodatkowo proponujemy jako przedmioty uzupełniające ekonomię w praktyce, wiedzę o państwie i prawie, a także warsztaty dziennikarskie i podstawy psychologii. Z myślą o przyszłych swych uczniach liceum przygotowało specjalną ofertę dla gimnazjalistów. Są to dodatkowe zajęcia w soboty. Będą to zajęcia prowadzone w godzinach od 10 do 14. Tu będą prowadzić i wykładowcy naszej szkoły, i uczniowie. Zajęcia z różnych przedmiotów, i zajęcia sportowe, i zajęcia fizyczne, geograficzne, chemiczne, które będą polegały na doświadczeniach przede wszystkim, na różnego rodzaju pokazach, konkursach. Nie będą to takie zajęcia, jak w tej chwili realizuje się w szkole, ściśle 45 minut, ale takie, które by młodzież zainteresowały. I na przykład zajęcia językowe, będzie to sztuka konwersacji, czy w języku angielskim, czy w języku niemieckim, a także w języku francuskim. Więcej informacji o szkole i o planowanych zajęciach dla gimnazjalistów oraz harmonogram rekrutacji zainteresowani znajdą na stronie www.lokozienice.edu.pl. Zapraszamy do Zielonego!